Pamiętam, że depresji towarzyszyły nieznane mi dotąd uczucia i doznania. Stałem się wrażliwszy. Mocniej odczuwałem, więcej rozumiałem i więcej analizowałem. Pojawiły się nagle metafory, rodzące się w moim umyśle. Pierwszy raz, wtedy właśnie, święta skojarzyły mi się ze światłem w tunelu. Czułem, jakbym był w łonie matki. Wokół ciemności nagle strach i szok i światłość. Pierwsza w moim życiu światłość. Pierwsza choinka u mojej przyrodniej siostry. Zimne ognie iskrzące się białymi iskrami. Trzymałem je w dłoni, biegnąc po całym mieszkaniu. Moja siostra Anna pomagała mi je podpalić. Cała ta zabawa sprawiała mi wiele radości. Tym bardziej, że odczuwanie przekroczyło pewną granicę. Nagle, wśród tej radości, pojawiła się osobliwość. Niezwykłość, wobec której czułem słabość. Zacząłem się wstydzić własnych odczuć. Drzwi były co prawda zamknięte, ale jednocześnie posiadałem klucz. Dzisiejszego dnia w Norwegii, w samo południe, dokonano zamachu na dom rodzinny. Ofiarą zbrodniczej nagonki padła jedna z rodzin chrześcijańskich. O 12:05 do domu wtargnęli uzbrojeni i zamaskowani agenci. Zastrzelili matkę i ojca 4-letniego Aleksandra. Uprowadzili chłopca i oddali do zastępczej rodziny, która związana jest z organizacją Ariadna. Przypomnijmy, że organizacja Ariadna dąży do zniszczenia pojęcia rodziny i tradycyjnej tożsamości, zastępując ją pojęciem matka.